Dzień dobry, Katarzyna Stypuła, witajcie, rozaria.pl. Dzisiaj troszkę nam tutaj deszcz będzie przeszkadzał, ale mam nadzieję, będzie mnie dobrze słychać. Ponieważ mamy już przedwiośnie, już tuż startujemy z wysyłkami z chłodni. Oczywiście u nas to jest zawsze pierwszy wybór i goły korzeń. Ale dzisiaj chciałabym zgłębić z Wami temat róż w balotach, ponieważ będąc w sklepie ogrodniczym, i w marketach wszelkiego rodzaju widzę, że takie róże pojawiły się jak co roku w ofercie. I teraz razem z Wami będę miała okazję zobaczyć, co w tym roku udało mi się kupić i na co musicie zwrócić uwagę, jeśli chcielibyście takie róże zakupić. Kupując róże w balocie, które są dostępne niemal w każdym markecie, nie tylko ogrodniczym, bo również w spożywczych, które mają bardzo szeroką ofertę, mi właśnie takim udało się kupić. Co nas kusi? No przede wszystkim opakowanie i cena. To jest chyba największa zaleta takich róż, bo można jej kupić w dość okazyjnej cenie. Te tutaj kosztowały około 11 zł, więc cena jest naprawdę moim zdaniem atrakcyjna. I teraz tak. Pierwsza sprawa i dla mnie przynajmniej pierwsza wada takiego zakupu to jest to, że macie tutaj kolor podany. I czasami jest wymieniona jakaś cecha, tak jak tutaj na przykład mamy napisane róża intensywnie pachnąca. Ale dla mnie to już jest wielka niewiadoma, bo tak naprawdę do tego koszyka można wrzucić wiele odmian. I gdybyście taką różę posadzili, gdyby Wam się rzeczywiście wspaniale rozrosła i cudnie pachniała i bylibyście z niej zachwyceni, to jest to jednak róża NN. Czyli w kolejnym roku bardzo trudno będzie Wam powtórzyć taką różę i zakup takiej róży, gdybyście chcieli ją dodać do swojego ogrodu, bo niestety być może uda Wam się kupić takie samo opakowanie i taką samą różę, być może, ale do takiego koszyka z takim opakowaniem jest wrzucone naprawdę szereg odmian i bardzo trudno jest powtórzyć kolejny zakup identyczną odmianę, więc to już jest pierwsza sprawa, która jednak daje nam dużo do myślenia, bo jak wiadomo, trudno jest trafić na taką samą odmianę. No i kolejna sprawa to jest ilość pędów, czyli tak jak widzicie tutaj do takich balotów wrzucane są róże i w pierwszym i w drugim wyborze, podejrzewam być może nawet poza wybór, więc firma dostając zlecenie do marketu na takie róże po prostu wkłada w baloty wszystko co ma. Spójrzcie, widać wyraźnie, na pewno nie jest to róża w pierwszym gatunku, w pierwszym wyborze, ma tylko dwa pędy. I teraz kolejna rzecz dla osób, które pierwszy raz taki zakup wykonują. Spójrzcie tutaj, wydaje się dziwny kolor, ale to akurat nie jest żadna wada, to jest po prostu parafina, którą są tutaj zaparafinowane pędy, co przeciwdziała wysychaniu pędów. Akurat to można powiedzieć, że jest rzecz na plus. Oczywiście były one moczone w parafinie, no w tym, na tej wysokości, gdzie wystają nam poza opakowanie. Skąd się w ogóle wzięły baloty? Baloty w sprzedaży są już od wielu, wielu lat, ponieważ kiedyś szkółki nie dysponowały nowoczesnymi przechowalniami, chłodniami i to był sposób na przechowywanie dość długim okresie, jak na warunki takiego przedwiośnia i wiosny i na sprzedaż róż jeszcze bez donic, nie tylko róż, ale również drzew owocowych. Więc stąd mamy baloty, ale generalnie firmy jeszcze z nich korzystają, chyba w głównej mierze właśnie w sprzedaży, jaka pojawia się nam w ofertach marketowych. I teraz spójrzmy sobie, spróbujemy rozpakować takie róże. I spójrzmy, co my tu zobaczymy. Przede wszystkim. Baloty to nie jest łatwa sprawa dla wykonania ich przy odmianach, które są mocno ukorzeniole, czyli drzew i róż. Więc dla takiego producenta, który wykonuje takie baloty, im mniejszy korzeń albo im krótko jest obcięty, tym sprawa jest łatwiejsza. I tutaj mamy kolejny problem, o którym nie wie wiele osób z Was. Mając taki balot, osoby myślą, że jest to przekorzeniona róża. Nic bardziej mylnego. Ten torf, który jest tutaj, jak widzicie, on ma tylko przez pewien czas zabezpieczyć korzeń przed wysychaniem.
Więc jest tutaj oczywiście nabity dość mocno i powinien być wilgotny, co akurat tutaj ma miejsce, ale pamiętajmy, że te róże dopiero pojawiły się w ofercie. Jak długo będą w sprzedaży, trudno powiedzieć. I na ile ten torw wyschnie w tych korzeniach, też trudno powiedzieć, bo ja byłam wczoraj w sklepie, wiem, że kilka dni temu jeszcze ich nie było w sprzedaży, więc to jest towar, który świeżo nam dotarł. Ale kolejna rzecz to, że niestety w tym sklepie, w którym ja dokonywałam zakupu, akurat wózki, na których były przechowywane te róże, są na czas wieczorny, właściwie nocny, zabierane do wnętrza, więc te róże tak trochę sobie pomieszkują w ciągu dnia w temperaturze obniżonej, czyli takiej, jakiej mamy na zewnątrz, natomiast niestety w nocy już są w cieple. To też powiedziałabym, jest takie rozhartowywanie róż, to nie jest też dobre dla nich. I kolejna sprawa, no spójrzcie. Ponieważ balot musi mieć swoją wielkość, więc spójrzcie, jeśli posadzicie te róże tak, bo jesteście przekonani, że one są ukorzenione, to spójrzcie, jaki popełniacie błąd. Cały ten korzeń, który ma się zmieścić w balocie, jest zawsze ewidentnie zaginany do góry. I spójrzcie, posadzilibyście krzew właśnie w ten sposób, czyli największy błąd przy sadzeniu jakiejkolwiek rośliny. Absolutnie nigdy nie sadzimy krzewów, róż, roślin, drzew, czegokolwiek, zaginając korzenie do góry. Czy w bok, tak jak tutaj ma miejsce, bo one niestety były tak ściśnięte, więc posadzilibyście je właśnie w ten sposób. Absolutnie taka róża nie będzie Wam rosła, a Wy nie będziecie wiedzieli czemu. Być może po rozpakowaniu, po sezonie i po wykopaniu jej z głębokości ziemi, no przekonacie się, dlaczego taka sadzonka Wam nie rosła. No i spójrzcie, widać ewidentnie róża, drugi wybór. Oczywiście nie piszemy na straty takiej sadzonki, możemy ją posadzić, ja też tak zrobię, posadzę ją w donicy, będę obserwowała i będę próbowała zgadnąć, co to za odmiana MM mi się trafiła, czyli co to za róże dostałam, będę ją porównywała z innymi różami, które mam w szkółce i być może łatwo, być może trudno, ale dojdę, co to za odmianę zakupiłam. No i teraz przyjrzyjmy się jeszcze drugiej róży, czy będzie taka sama sytuacja. Ta wydaje mi się troszkę ma ładniejsze pędy i nawet o dziwo jest podpisana nazwa odmiany. Nie będę Wam pokazywać, ale być może po zdjęciu wiele osób rozpozna, co to za odmiana. Próbujemy rozpakować. Tutaj widzę, jest zastreczowana na biało. Zaraz sobie zobaczymy, co tutaj się dzieje. O, nie jest to wcale łatwa sprawa. Pędy nie są zbyt długie. To może widać jest w przypadku i jednej, i drugiej róży, ale jak wiadomo, do sadzenia pędy przycinamy krótko, więc to akurat mogę uznać, że nie jest żadnym minusem. Nie ma sprawy, nawet jeszcze skrócimy przy sadzeniu te pędy. Tutaj no troszkę uległy uszkodzeniu nam te pędy. Widzę, już się jeden wyłamał, bo niestety były mocno skręcone podczas balotowania. Jak wiadomo, balotujemy na maszynach i to też chodzi, prawda, o pewną... pewien dzienny limit, więc nikt tutaj się, prawda, nie bawi z każdą sadzonką. No mamy, jakby nie było, prawie 3 pędy. I spójrzmy sobie, co się dzieje tutaj. Czy będziemy mieli taką samą sytuację, czy będzie troszkę lepiej. No, różnie to jest. Część korzeni w dół, część korzeni w górę. No, ale powiedziałabym, że korzeń nie za bardzo bogaty. Także mamy coś takiego. Posadzimy sobie nasze róże, nie będziemy ich wyrzucać. Przygotujemy sobie najpierw je, a więc przytniemy korzeń odrobinę, gdzieś tylko, gdzie nam wystawał i oczywiście skrócimy sobie króciutko pędy. Jedna już i teraz druga. Korzenie, które nam są bardzo mocno zagięte do góry, zawsze pamiętajcie, wycinamy, żeby one nam nie rosły w górę. I róże mamy już przygotowane. Doniczki większe, tak żeby je w tym sezonie nie było potrzeby
kolejnego przesadzania i pamiętajcie zawsze, wszystkie korzenie musimy ustawić idealnie w dół, tak żeby nie były nam zagięte do góry i możemy je sobie posadzić. Mocno ugniatamy ziemię, tak żeby nie było tam żadnych przestrzeni powietrza. Możemy lekko podciągnąć różę do góry, żeby te korzenie rzeczywiście nam się ładnie ustawiły w pionie. Dosypujemy ziemi, zostawiając odrobinę miejsca na podlewanie. I tak samo postępujemy w przypadku drugiej sadzonki. W pierwszym roku oczywiście po posadzeniu nie nawozimy róż mocno. Jeśli wiemy, że takie róże będą nam rosły i rosły zawsze w donicach, nie w gruncie, możemy do takiego torfu, ziemi torfowej domieszać nawozu, który będzie nam się długo uwalniał, długo rozkładał, ale też naprawdę w tym momencie, kiedy sadzimy, to z takim umiarem. Najgorsza rzecz to jest to, że chcemy, żeby w tym pierwszym roku róża osiągnęła nam już docelowy wzrost, wspaniały wigor i kiedy rzeczywiście podsypiemy jej mnóstwo tego nawozu, a to niestety skutkuje tylko i wyłącznie przypaleniem sadzonki, więc nie przyspieszymy, a tylko i wyłącznie możemy taką różę przypalić. Podlewamy. Chociaż ja miałam tor dość wilgotny, ale mimo wszystko. No i muszę sobie jeszcze zostawić moje etykiety. Muszę je sobie potem tutaj przyczepić. I będziemy obserwować, co nam tutaj z tych naszych balotowanych sadzonek wyrosło. Dla porównania chodźcie do chłodni, weźmiemy pierwszą z brzegu sadzonkę. O, może być tak, bo sadzonki już mamy naszykowane do wysyłki. No i spójrzcie, sadzonka w pierwszym wyborze, a więc korzeń długi. Macie z czego jeszcze przycinać. Pędy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 również pójdą przy posadzeniu do skrócenia. Oczywiście zawsze jest odmiana i krótka charakterystyka danej odmiany. Jeśli będzie Wam się podobała, jeśli będzie w Waszym ogrodzie rzeczywiście różą super, zawsze możecie tą sadzonkę w kolejnych latach zakupić ponownie, czy to w naszej szkółce, czy to w innej szkółce. No i spójrzcie, chyba jest porównanie, prawda, wielkościowe takich sadzonek. Dlatego zachęcam Was serdecznie do zakupów w szkółkach naszych rodzimych, polskich, tutaj na naszym terenie. I w naszej szkółce i w wielu innych szkółkach naprawdę macie super do wyboru, bogate oferty. W marketach na pewno kupicie nie do końca wiadomo co. Oby to były nasze polskie róże, bo też przyjeżdżają róże z Holandii, są zakupywane przez różne firmy. No właśnie taki drugi, trzeci wybór w okazyjnych cenach, wysyłane tutaj na nasz teren i sprzedawane w marketach. Dlatego słuchajcie, wspierajcie polskich rolników, polskich szkółkarzy. Zachęcam Was do zakupu w polskich szkółkach. Pozdrawiam serdecznie, a my już po niedzieli rozpoczynamy wysyłki. Pogoda nam się już powoli stabilizuje na temperatury fajne dodatnie, śnieg już zniknął. Co prawda pada deszcz, ale ta wilgoć, która jest wiosną w glebie, jest bardzo potrzebna. A Was wszystkich zachęcam do zaglądania na nasz kanał. Jeśli nasze treści są dla Was ciekawe, wnoszą choć troszkę wiedzy w ten różano-ogrodniczy świat, to bardzo Was proszę o polubianie, o komentarze, subskrybowanie naszego kanału i zachęcam Was oczywiście do odwiedzenia naszej strony www.rozaria.pl, gdzie macie całą ofertę. Zachęcam do wchodzenia na dole w stopce w bloga, gdzie możecie się zapoznać z różnymi ciekawymi artykułami na temat pielęgnacji, uprawy, sadzenia róż i oczywiście do kącika stworzonego tylko i wyłącznie dla Was, czyli ogrody naszych klientów, gdzie wszyscy corocznie w okresie letnim przysyłają do nas piękne, przepiękne zdjęcia swoich różanych ogrodów i tam właśnie możemy je podziwiać. Pozdrawiam serdecznie, do następnego spotkania.